Witam Cię serdecznie w kolejnym filmie, a Ci sobie porozmawiamy o dłuższych relacjach, dłuższych związkach i opowiem Ci, czego się powinieneś wystrzegać, jeśli chcesz mieć fajną relację z fajną kobietą. Także słuchaj uważnie, bo na końcu przygotowałem coś dla Ciebie i mam dla Ciebie niespodziankę. Pierwsza sprawa jest tego typu, że bardzo często, jeśli chodzi o dłuższe relacje, to jak poznajecie dziewczynę, to na początku nie zwracacie uwagi na jej małe rysy charakteru, na jej małe wady i problem polega na tym, że im dalej się znajomość rozwija, tym bardziej te wady widać, one stają się widoczne. Jak dziewczyna na początku była zazdrosna, to robi się coraz bardziej zazdrosna. Jak chciała Cię kontrolować na początku, to robi się coraz bardziej tak samo kontrolująca i tak naprawdę zauważasz, że to nie jest to, czego chciałeś, bo kobieta zaczyna Cię dominować, irytować i inne tego typu sprawy, które oczywiście nie ułatwiają budowy związku. Także zwróć uwagę na początku, jakie szczegóły w jej charakterze, osobowości Cię irytują, co Cię dokładnie wkurza i jeśli na początku już widzisz takie cechy widoczne w ciągu pierwszych 3 miesięcy znajomości, to powiem Ci, że nie wiem, czy warto iść dalej, dlatego że jak Ty na początku już nie masz dobrego startu z tą dziewczyną i po prostu widać po tej kobiecie, że ona ma tu jakieś przypadłości, cały czas myśli o byłym facecie, albo narzeka, albo manipuluje, że nie chce seksu, bo Ci mówi, że takie coś to nie dla Ciebie, Ty to sobie możesz tam w telewizji pooglądać, no to niestety, ale masz problem i niestety no dużo facetów często mi mówi na konsultacjach, ale to fajna dziewczyna, Krzysiek, dać jej szansę trzeba, ale jak Ty jej dasz szansę, to ona Ci szansy nie da. Ona się nad Tobą nie będzie miłować, więc tutaj też musisz się nad tym zastanowić, bo kobiecie jak coś nie odpowiada, to ona zostawia faceta i tyle, a Ty być może w ogóle nie masz świadomości, że trzeba być wybrednym, trzeba wybierać kobiety, które są dla Ciebie idealne, tym bardziej na dłuższą relację, bo potem te wszystkie jej wady, tak jak mówię, narastają, stają się coraz bardziej widoczne, dziewczyna się robi coraz bardziej wkurzająca, irytująca, kapryśna, sfochowana. Wiesz, to mogą być różne tutaj wady osobowości, charakteru. Ja już po części sporo omawiałem, natomiast to może nawet być coś takiego, że ona Cię będzie zmuszać, żebyś chodził do jej matki codziennie wieczorem na jakieś kolacje, czy żebyś kosił jej matce trawnik, ponieważ nikt inny nie może tego zrobić, więc to już może być dokuczające. Kiedy Ty jeszcze jesteś wolnym facetem, nie wziąłeś ślubu, to dlaczego Ty masz nad czymś takim się koncentrować, skoro jesteś wolnym człowiekiem, który może działać, żyć tak jak chce. Więc jakby to była pierwsza rada, zwróć uwagę na jej wady charakteru, osobowości. Jak są spore, jak są nie do przeskoczenia, w ogóle są na początku, nie ma tego typu sytuacji, że jesteś w niej zakochany, ona w Tobie, to nie jest taka wystarczająco wysoka energia, która Was uwodzi, ja bym sobie odpuścił. No i kolejny element, czy to jest prawdziwa miłość, czy to jest w ogóle to, co się liczy, jeśli chodzi o relacje. Bo jeśli na początku Wy się spotykacie, a pomimo Twoich dobrych chęci, to wcale nie jest jakaś wielka miłość, Wy się nie pociągacie. Widzisz na przykład, że ona zupełnie co innego lubi robić w życiu na co dzień, ma inne pasje, zachowania, które Ciebie nie kręcą, które Ciebie irytują. Czyli poniekąd punkt pierwszy, dziewczyna ma pewne wady w sobie, które niestety Ci nie pasują. Druga sprawa, w łóżku się nie dogadujecie, bo ona załóżmy ma jakieś dziwne fantazje, czy jest strasznie leniwa, jest śpiochem, Ty wstajesz rano wcześniej, bo jesteś na to przygotowany, lubisz przeżywać każdy swój dzień w ekscytujący sposób, a ta dziewczyna, którą poznałeś, lubi sobie pospać do 13, no to oczywiście Wy się nie dogadacie, tak? Więc na początku też musi być ta wysoka energia, musicie czuć, że się kochacie, i to absolutnie powinno być uczucie, które jest znacznie większe niż cokolwiek, co do tej pory poznałeś, tak? Bo jeśli Ty do tej pory miałeś kobiety i z każdą było podobnie i teraz trafiłeś na kolejną, z którą jest podobnie, ta relacja niczym się nie wyróżnia, nie jest ponadprzeciętnie dobrze w łóżku, to oczywiście po co? Po co się wiązać? Tylko dlatego, żeby mieć dziewczynę?
czy tylko dlatego, żeby się koledzy z ciebie nie śmiali, albo rodzina, że wreszcie poznałeś jakąś kobietę. Moim zdaniem jest to bez sensu, bo równie dobrze w takiej sytuacji możesz mieć koleżankę, z którą się spotykasz i to też ci wyjdzie na zdrowie, w przeciwieństwie do dłuższej relacji, która często wiąże się z różnymi tutaj zobowiązaniami, czysto nawet czasami finansowymi, bo nieraz pary kupują razem na kredyt mieszkanie, samochód, czy inne tutaj tego typu kwestie pociągają ze sobą zobowiązania finansowe. No i potem przy rozstaniu trzeba to wszystko rozliczyć, tak? Masz dodatkowe problemy, które musisz rozwiązać i nie jest to takie miłe. Także wybierz kobietę mądrze i zdecydowanie, jak tego nie czujesz, to nie jest to, to nie jest miłość, to nie jest prawdziwe uczucie miłości, albo nie jesteś pewien, to od razu ci mogę powiedzieć, że to nie jest to. Dodatkowo jak do tego dochodzą wady jej charakteru, osobowości, dziewczyna nagminnie cię irytuje i to już na początku, jak dopiero co ją poznałeś, to się będzie pogłębiać, tak naprawdę jesteś na dobrej drodze, tak? Tylko na dobrej drodze do toksycznego związku, bo tak to się zazwyczaj zaczynało, dobry seks, spotkania niby na luzie, wszystko miło, fajnie, no i oczywiście potem się okazuje, że jesteś w relacji z kobietą, która już jest w ciąży i za bardzo nie masz możliwości ucieczki, także przemyśl te słowa, jak budujesz jakąś relację z dziewczyną, ty się zastanów naprawdę 3 razy. Czy to, co tutaj powiedziałem, aby na pewno się nie przydarza, bo jeśli tak, trzeba uciekać i szukać dalej, tak? Nie bój się rezygnować z kobiety na rzecz tego, że poznasz inną kobietę, ponieważ zawsze powinieneś szukać kobiety dla ciebie idealnej, tym bardziej na dłuższą relację. Musisz być świadomy, że z taką dziewczyną będziesz potem spędzał dużo więcej czasu i jeśli ona jest niedoskonała, ma mnóstwo wad osobowości, jest chamska, kapryśna, w łóżku wam jest kiepsko już na początku, no to zdecydowanie to się nie polepszy i będzie jeszcze gorzej, dlatego wyciągnij z tego wnioski i naprawdę nie buduj związku na kiepskim fundamencie, bo to się źle skończy. Jak się podobają moje materiały, do dzisiaj do północy każdy materiał, który pobierzesz, drugi w tej samej cenie masz gratis, także korzystaj. Pod spodem masz linki Mistrz Emocji, Generator Emocji i inne moje świetne materiały teraz za cenę pełną, natomiast drugi materiał możesz gratis sobie wybrać. Polecam korzystać, bo do dzisiaj do północy ta oferta jest jeszcze ważna. Pod spodem masz linki do materiałów, także wejdź, baw się, bo ta wiedza zmienia życie i też pokazuje kobietom, że jesteś znacznie bardziej atrakcyjny niż reszta facetów, dzięki czemu będziesz podrywał same najbardziej atrakcyjne dziewczyny. Polecam materiały. Do dzisiaj do północy, jak pobierzesz jeden materiał, drugi otrzymujesz gratis w tej samej cenie, także wejdź pod spodem, kliknij sobie zobacz i do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć!